Słuchajcie widzowie, za momencik będzie tutaj jasno. Ja jestem w wiosce SpongeBoba. Nie wiem jak nawet ona się nazywa. Będziemy musieli to ogarnąć. Ewentualnie możecie wy to napisać w komentarzu. Ja jestem Matruner, a w dzisiejszym odcinku będziemy, słuchajcie, musieli poprosić SpongeBoba, żeby odmienił moje nogi, tak jak on zmienił w ostatnich odcinkach. Więc moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. Mam nadzieję, że filmik wam się spodoba i zobaczcie, noc już mija, przemija, będzie piękny dzionek, tak jest, pięknie jest tutaj, a ja, patrzcie, tutaj zabezpieczyłem się w taki sposób, bo w poprzednim odcinku dowiedziałem się, że ten blok magmy jest po prostu przez SpongeBoba nieakceptowalny i SpongeBob się go boi, więc jest jego słabym punktem. No i proszę bardzo, tutaj zrobiłem sobie taką swoją działkę. No i tam jest ten SpongeBob, patrzcie, co on robi. Kładzie się, leży, chodzi, rozgląda, nie wiem o co chodzi z nim. Ale o, położył się w tych cloud bootsach. Ale powiem wam tyle, że on boi się po prostu tej magmy. Boi się kompletnie. Więc moi drodzy, macie 3 sekundy, zanim podejdę do SpongeBoba i pokażę mu tą magmę i on będzie uciekał. Zaraz zobaczycie. Moi drodzy, musicie zostawić łapkę w górę. Dobijmy pod tym odcinkiem 7777 łapek w górę. A ja lecę, uwaga, 3, 2, 1, poszedł. Pyk, SpongeBobie, witaj. Dzień dobry. Co on robi? Jak on obrócił głowę? SpongeBob Exe, co on potrafi? Dobra, SpongeBobie, trzymaj magmę, proszę bardzo. O, widzicie jak się ucieka, boi. Ale jak on się zmniejszył, wow. Patrzcie, jak on się zmniejszył. Patrz, mam magmę. Chodź tu, a co. O, nie, co ty bijesz mnie jak mam magmę? Co ty, przecież patrz jaki on jest malutki się zrobił. Mniejszy. Dziwna akcja. Ale okej, okay. Co on tam wskoczył na górę? Chodź tu, ja cię dorwę, teraz to ja ci pokażę. Chodź tu, ty mały brzdącu, chodź tu. Dobra, o nie, spadłem. O nie, już teraz go nie dogonię, on już jest na samej górze. Chyba, że za drugim razem uda mi się to zrobić, patrzcie. Cyk, pyk, wow, na tych cloud bootsach jak się skacze elegancko. Śmieje się ze mnie, słyszeliście to? Śmieje się. Tutaj nawet nie wiem jak tu wejść, on to potrafi. A dobra, mam, udało mi się. Gdzie jesteś? SpongeBobie! Co to za śmiech był jego? Halo, gdzie on jest? Na samej górze? Nie. Tam jest! O, żeż ty! Dobra, dorwę cię, chodź tu SpongeBobie, patrz! No, dawaj tutaj, chodź tu! O, nie, spadłem na sam dół, nie, no dobra. Powiem wam, obmyśliłem plan. Jeśli ja mam SpongeBoba wykorzystać w jakiś sposób, patrzcie. I masz tutaj, patrz, a masz! Jak się boi! Go mam jakoś o nie, jak ja cię zaraz strzelę tutaj z magmy, pa... O, już jestem... O nie, nie mogę trafić, dobra. Ja ci zaraz pokażę. Generalnie mam genialny plan. Wezmę tą magmę. Jak ją wezmę, pokażę nie Smilowi, tylko SpongeBobowi. No to, słuchajcie, on na pewno będzie mięciutki, mięczak. Taki z niego będzie, że słuchajcie... No i co? Co, chcesz do mnie podejść? Tak? To chodź, podejdź. A masz! Ło, patrzcie, dostał obrażenie od magmy! Ło, patrzcie! On... Co on taki smutny? Teraz taki smutny jesteś? Jeszcze raz jak cię strzelę, uwaga, pa! A masz ty! SpongeBobie, a masz! A masz! A masz! Widzisz? Ło, jak mu głowa lata, patrzcie na to! Pyk, do tyłu! Pyk, do przodu! Jeszcze raz! Bęc! No to SpongeBobie, teraz ma... Jak on ma paszczękę, patrzcie na to. A masz! O, dobra, SpongeBobie, teraz powiem ci jedną rzecz. Musisz mnie słuchać. Masz mnie słuchać, inaczej cię uderzę tą magmą, rozumiesz to? Uderzę cię i to, słuchaj, masz odczarować mnie. Już nie chcę mieć tych nóg. Czy potrafisz to zrobić? Obiecujesz, że to zrobisz?
Dobra, ej, słuchajcie, napiszcie w komentarzach, że macie, mamy słowo SpongeBoba, że odmieni mnie. No to jest hicior, słuchajcie. Dobra, ale jak mnie oszukasz, czy coś zrobisz, no to nie wiem. No to naprawdę zrobię ci chyba coś, zamknę cię po prostu w Bedrocku albo w tej magmie. No i co? Dobra, idziemy za nim, czy zaufać mu, czy nie, słuchajcie. Bo on jest złym SpongeBobem. SpongeBob. Dobra, on jest generalnie złym SpongeBobem. Patrzcie, jakie bąbelki za nim latają. Biegnijmy za nim! Gdzie on pobiegł? Co on tam wyczynia? Gdzie on biegnie? Patrz. Co to jest? Co to on robi? Halo? Co to takiego jest? SpongeBobie, co to takiego ma być? Nie podoba mi się to. Ej, nie w taki sposób. Nie wiem, ty, on chyba chce mi pokazać, w jaki sposób to będzie wyglądało. A nie, niszczy. Dobra. No dobra, on chyba chciał mi pokazać, że to trzeba szkło mieć. No to co, ja mam szkło przepalić, czy co? Ziomek. Dobra, biegnijmy za nim. Dobra, czekaj, bo jak ja wezmę tą magmę, to cię zaraz strzelę. Czekaj, wezmę nawet do dwóch łapek. Patrz. Tu i tu. No bo patrzcie, jestem ogromny i mam strasznie długie nogi. I to jestem pająkiem, patrzcie na to. Nie, ja nie chcę być pająkiem i to jeszcze żółtym, jakimś przyżółkłym. Gdzie ten SpongeBob? Tam pobiegł. Dobra, gonimy go, dokąd on biegnie. Chodź tu, patrz, ja tutaj mam dwie... Wszedł gdzieś. Dobra. 120, co to za domek? Tam jest SpongeBob, tu jest coś innego, jakiś... A tu... 1120, okej. Wszedłem. Co to jest? Jakie przerażające miejsce, SpongeBobie. Co to jest? Czekaj. Zniknął? Gdzie on jest? Tu jesteś. A masz, dobra, czekaj, ja tutaj postawię. Proszę cię. Nie, to nie świeci? Ja myślałem, że to będzie świeciło. Halo. Nie, to nie świeci. O nie. SpongeBobie, co ty robisz? Co ty wyprawiasz? Co to jest? Czy to jest po prostu jakaś domek z kokosa? Nie wiem, czy to jest kokos? Dobra, SpongeBobie. Jak ja... O nie! A, ty mi pokazujesz, że chcesz, żebym tam wszedł, tak? Dobra, wejdziemy do środka, uwaga. No i co on kombinuje? Patrzcie, buduje coś. Okej. Dobra. I co dalej? Ja mam tutaj wejść? Okej, tylko jest problem, bo to jest za niskie. Muszę chyba wyjść. Albo dobra, dam radę. Czekaj. Okej. A światło gdzie tu? Jakieś pochodnie SpongeBob by się przydały, czy coś? Wiesz? Pochodnie, o. Tak, od razu. Ale wszędzie możesz oświetlić, będzie lepiej. SpongeBob. Bo jak nie, bo to cię strzelę zaraz normalnie. O nie, tutaj lampa była, ja nie zauważyłem jej. Dobra, słuchajcie, nadszedł ten czas, w którym SpongeBob odmieni mnie z powrotem w Matrunera. Nie będę miał tych nóg. Patrzcie na to. Nie dosięgnę go! Nie. Dobra, czekajmy teraz. Poczekajmy, sprawdźmy, czy będę miał siłę, energię, żeby to zrobić. Co on dalej kombinuje? SpongeBobie, co tam trzymasz? Śmieje się! Czemu się śmiejesz, gościu? Ty, nie mogę tutaj nic rozwalać! SpongeBobie! Co ty robisz? Patrz, jak to działa? Patrzcie na to! Jak to działa? Chcę to rozwalić i... Co? Jakiś bug! Jakie szkło jakieś dziwne ma! Patrzcie, że ona się rozwala i mogę je dorozwalić. Tak jakby, dorozwalić. Jo! Patrz na to! SpongeBobie, czy ty to widzisz? O! Ła! Prąd mnie kopnął! Z czym on połączył tam dalej? Widzę... Z... O nie... Czy on połączył to z tym noteblokiem? Tylko czyj to noteblok? Ej, SpongeBob, co tam wsadzasz? Hełm? Hełm się kręcił! Okej, dobra, a patrzcie, to można rozwalać! Jakie dziwne, śmieszne. Dobra... I co dalej? Co mam dalej, czekać czy co? Halo! SpongeBobie! Dobra, i... Okej, dobra, stoi. O, jeszcze coś tutaj stawia. O, okej, rozwala. Przy mnie postawił tutaj jakąś tą ramkę. Patrzcie, dalej to się rozwala. Dobra, co?
Can it food? O nie! Coś się dzieje nie tak? O nie! Nic nie widzę! Dobra, działa coś! Działa! O, w końcu zaraz będę matronerem! Tak jest! Tak jest! O, dobra, słychać tą muzyczkę, słyszycie to? Okej. Ojejku, jak mi się zawirowało w głowie. Dobra, co? SpongeBob tam jest. SpongeBob, otwieraj to! Dobra, czekaj, muszę wstać. O! Okej. Otwieraj to! Bo rozwalę ci to wszystko. Rozumiesz? Tak, czy ja jestem matrunerem, nawet nie mogę zobaczyć. No otwieraj to, no! Jestem matrunerem? No, jak to nie? Otwieraj! O, dobrze. Wzrost pasuje, bo wtedy byłem taki wysoki. A teraz... Co to jest? Czekaj. Czy to jest lustro? Halo? Czy ja jestem matrunerem? SpongeBob? Czy ja jestem matrunerem? Hej! Co jest grane? Hej! SpongeBob! Czemu uciekasz? Co? Kim ja jestem? Co to za postać? Czemu ogolił mnie całego? Jestem jakiś rudy, czy różowy. Śmiejesz się? O ty, jak ja cię zaraz dorwę. Patrzcie, kim ja jestem? Czym ja jestem? Jakimś różowym padalcem? Nie wiem, co to jest. Dobra, nie wiem, dobra, uciekam stąd, nie wiem, gonię tego SpongeBoba. Chodź do wariacie, chodź tu, jak ja cię zaraz dorwę. Co on postawił? Czy... Co? Co to jest? Ble! Nie chcę na to patrzeć! Patrzcie! SpongeBob... Czemu on ma takie... włosy pod pachami? Nie... a to? Co to jest? Proszę państwa, możecie mi wytłumaczyć, co to za jakieś obrazeczki? Chodź tu! Co? On dostaje jakieś obrażenia? O ty, normalnie, jak ja cię zaraz dorwę! Patrz, co jest grane, ile telewizorków położył i to wszystko na wszystkich nadaje, że to ja jestem niby? Hej, kim ja jestem? Ratunku! Czy ja jestem tą postacią z telewizora? Nie, on mnie może ośmieszyć. Wszyscy się będą ze mnie śmiali tutaj w tej krainie. O nie! Co? Przez szybę przeszedł? Nie, ja też chcę przejść. O, nie mogę! Jak tam wejść? Jak tam wejść? Słuchajcie, muszę tam wbić. Ja ci zrobię porządek. Czekaj, tutaj jest przejście. Okej. Zamurował! No nie! Nie ma wody w środku? Co tu jest napisane? Czekaj. Welcome, warning, there isn't water inside. Chodź tu, ty! Normalnie, jak ja cię zaraz strzelę z tego. Dobra, patrzcie. O, telewizor postawił kolejny. Nie, nie, rozwalam to. Nie mogę ich rozwalić nawet. Ja, przecież wszyscy się będą śmiali ze mnie. Ja, nie, no, niech mnie odczaruje. Patrzcie, czym ja jestem. Jakimś różowym typkiem. Nie. SpongeBob, wracaj tu. Nie, on biegnie do wody. On popłynie sobie. No nie, chodź tu. Ale jak ja cię strzelę zaraz i no roz, to zobaczysz. Oż, chodź tu! Nie, uciek! Uciek! Ja. Dobra, patrzcie, on ucieka. Śmieje się ze mnie. Słyszycie to? SpongeBob się śmieje. Wyrobił mi naprawdę niezłe tutaj rzeczy. Ja nie mogę nic niszczyć. Patrz, próbuję. Patrz, tu. To próbuję. To na hita by poszło. Nic się nawet nie drgnie. Tu próbuję postawić. Kim ja jestem? Możecie mi powiedzieć? Błagam was. Zamieniłem się w jakąś różowego ludka, który w sumie nawet nie mam pojęcia, kim będzie. Jak on się nazywa? Nie wiem, po prostu nie mam pojęcia. SpongeBob! Nie, ty draniu! Normalnie zrobiłeś ze mnie z jakiegoś różowego faceta i co ja mam tu z przodu, nawet nie mam pojęcia. Nie, ja cię zaraz tu dorwę. Czekaj, muszę coś zjeść, arbuzika czy coś. Patrzcie, jak on szybko pływa. Oż ty, dziadygo. Ale arbuzek pyszny, słuchajcie, kto lubi jeść arbuzy? Dajcie znać w komentarzach. A my musimy go dorwać, słuchajcie. Ja go sklepię tymi blokami magmy. Zobaczysz, rozwalę cię, gościu. Chodź tu, chodź tu. O, ucieka, tak? Uciekasz, jesteś taki cwaniaczek? Dobrze, chodź tu, tak jest. Proszę cię bardzo. Gazu za nim. Cyk, cyk. O, chodź tu, SpongeBob, ja ci zaraz pokażę. Tak. Dobra, teraz to, słuchajcie, SpongeBob jest
na pozycji przegranej. Gdzie on wbija? Wow! Patrzcie, gdzieś wchodzi. Dobra, gazu za nim. Gazu! Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Okej, okej. Już jestem blisko niego. Dobra, 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 dobra. Gazu, 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 gazu. Cyk, 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 cyk. O, jest! Już tutaj przy końcówce. Zaraz go dorwę. Tylko złapać go. Chodź tu szybciutko. Okej. Ostrożnie, żeby nie spaść. O! Ojejku, nie mogłem przejść. Dobra. Gdzieś wszedł. Gdzie jesteś? Chodź tu, zaraz cię dorwę. Launch yourself to the keep forest. Dobra, do lasu. Wbijam tam. Lecę. Dobra, co się stało? Okej. Co? Gdzie ja jestem? Dobra, jestem w jakimś lesie. Co? Tam było jakieś żółte niebo. Teraz jest ciemno. Co to za dźwięk? Słyszycie to? Było coś słychać. Dobra. Ej, może ja wezmę ze sobą pochodnie. Szybciutko, szybciutko. Słyszycie to? Kolejne kroki. Coś za mną. Coś idzie. Słyszałem jakiś dźwięk. Kolejny dźwięk. Gdzie ja jestem? To czy to jest jakiś las? Tam jest... O! Słyszycie te dźwięki? Jakby coś za mną szło. Dobra, idzie coś za mną. Gdzie to jest? Z której strony? Idzie? Tutaj? Nie wiem. Słychać te dźwięki cały czas jakiegoś potwora. Nie, moi drodzy. Co jest grane? Ja słyszę te kroki. Słyszycie? To idzie! Idzie za mną! Ratunku, co to jest? Co to ma być? O nie! Jakieś dziwne rzeczy tutaj, jakieś partykle. O nie, moi drodzy! Zostawiajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, pamiętajcie o łapeczce w górze, bo jak widzicie, coś za mną idzie cały czas. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. Zapraszam również do sklepu matruner.tidris.com oraz do... Słuchajcie na mój drugi kanał, Matruner Pelgames. Szybko wbijajcie! Ja uciekam, bo coś mnie goni!